Siostrzenica robotów! Super! Ej, dzieciak pożarł robota, czy robot zjadł dzieciaka? Tak czy siak, to na pewno wbrew regułom. Łapmy go! To ten Antrzymon bezetnik, co mnie zepsuł! Nikt bezkarnie nie będzie mi głowy od ciała odrywał! Jestem Hieronim Rękawica! Za poglądy robota nie odpowiada firma paluszki Frajda. Tu, czekaj! Chłopczyku! Zatrzymaj się, chłopczyku! Mamy cię! Ciekawe, czy tym gagatkom huncwotom spodoba się czarci koło wrotek. Ciepłe skarpety, prosto z suszarki. Muzeum lewej skarpety, teatr skarpetowo-kukiełkowy, skarpeta prawa kafe. Świat skarpet jednak istnieje! I rzeczywiście strasznie śmierdzi. Niesamowicie wspaniałe miejsce, żeby tylko dało się ciutek ściszyć ten smrodek. Hej, jest włącznik smrodu! Brawo, Patryku! Widzisz, chłopczyku, teraz już wszystko będzie Patryku! Za dzieciakiem! Jest przy kanałku przepoconej frotę! Pierwszy raz nazwałeś mnie najlepszym kumplem przy kanałku w świecie rękawic. A! Stój, przyjacielu! O, tam jest! Spokojnie, mały! Jesteśmy z tyłu! Zaczekaj tam! Już płyniemy! Nie wstawaj, bo cię wsadzą do paki! Coś od tyłu zalatuje, czujesz? Też właśnie chciałem cię zapytać. Czy też zabolała cię pupa? Nie. A jednak tak! Patryku, dosyć deptania sobie po piętach. Ratujmy dzieciaka! Wreszcie cię mamy! Raczej to ja wreszcie mam was! Pan Hieronim Rękawica Robot! Znalazł pan chłopczyka! Dziękujemy, już ja się nim zajmę. Ta, jasne, zaraz go oddam. Tylko najpierw różowemu urwę głowę! Nie! Służę uprzejmie, sam sobie urwałem. O! Ja chciałem to zrobić! Zależało mi na tym bałwanie w różu! Gorący kartofel! Uwaga!
dawno trzeba było to zrobić. Mój grzeczny chłopczyk. Nie wiem, co to znaczy bałwanie w różu, ale to nie fajne. Dla. Niezłe to ciałko, lepsze niż moje i ma kieszenie. Ten plan B będzie potrzebował planu B. Pojazdu dał ci kontrolę nad ich intranetem. Naprawdę? Musimy znaleźć takie wyjście, żeby żaden agent nas nie zobaczył. Hashtag, musisz się podłączyć pod plany budynku. O, więc to też mogę? Tam, gdzie złapiesz Wi-Fi, myślę, że możesz zrobić, co zechcesz. Weszłam. Szefie, ten cyberwyłamywacz znowu zhakował system. Przegląda pliki. Nie mogę go usunąć. Krowco, obedrze mnie za to ze skóry. Mogę teraz złapać sieć, kiedy tylko zechcę! A masz już tamte plany, hashtag? Wyjście jest tam, ale mapa nie uwzględniła takich korków. Mam Wi-Fi? Myślę, że... Zaczynam to już ogarniać. To znajdź nam wyjście! Szybko! Wasze pliki należą do nas. Pamiętam tego gościa. O-o! Tylko spokojnie. Dobry Skullcruncher. Stójcie!
Mały palec się wierci. Wierci się! Ciekawe, jak krab sobie teraz z nami poradzi. Gienek, żądam rewanżu! Nuda! Ale jak chcesz? No, o nie! Skurcz w nadgarstku, nie teraz! Na szczęście mam tutaj w gotowości oczekujący zamiennik. Masz jakieś ostatnie życzenie? Co? Coś powiem. Cienias! Tada! Naszemu zwycięzcy należą się oklaski. No dobra, ruszę się, bydlątko. Pod tłustym krabem. O, szkoda, że kraba tu nie ma, żeby złapał mnie na gorącym uczynku. Staranuj drzwi! Te także taranuj! A teraz dobierzemy się do tajnego przepisu. Otwieraj to! Z czym mi tu wyjeżdżasz? Rozkazałem ci przecież! Proszę nimi! Ostry sos! Parzy! Parzy! Na pierwszym w historii wieczorze gier rodziny Malto. Wieczorowa edycja specjalna Cybertronowa. Ten nowy stół jest raczej mało stabilny. Teraz lepiej. Okej, wybieramy drużyny. Pozwolę sobie wybrać Twitch i Trasha, pani porucznik. Wybacz mi, jesteśmy zaklepani. W jaki sposób? Dzięki temu. Jakoś to poczuliśmy. Możesz być z mamą i tatą. Uszczypnij mnie! Jestem w drużynie B! Pamiętaj, że dobry rekrut rozważa wszystkie możliwości, nim coś zrobi. Wszystkie możliwości. Tak! Dzięki za pomoc, Bi! O tak! To nie był dobry wybór. To... W co teraz zagramy? Kalambury! Moi Trash, zaczynacie! Okej, okay, Mo jest rannym Decepticonem. Jak zastawiłbyś na nią pułapkę? Ranny Decepticon? Źle!
Mój jest oczywiście kurczakiem. Robi! O, tak, teraz to zobaczyłem. Jum! Niewidzialne pole siłowe. Mo, słyszałaś jakieś głosy? Bo ja żadnego. To ja. Ja mówię. I uczę cię, jak myśleć pod presją. Nie ma za co. Mo, skarbie, wybierz inny wyraz. Nie fair! Nie zdążyliśmy nawet zacząć. Bi przeszkadza nam grać. Więc Robi i ja powtarzamy trzy ostatnie gry. To zwyczajne oszustwo! Musicie szanować innych rekrutów, bo gramy w tej samej drużynie. W tej chwili nie! I o to chodzi! Czemu nie pozwalasz nam się skupić na grze zamiast nas trenować? Próbowałem wam pomóc. Nie musiałbym tego robić podczas tych waszych gierek, gdybyście trenowali zamiast marnować czas na krowę. Przecież jestem kalmarem, widzisz? Widziałeś, chłopcze, tego wandala? Bardzo mi przykro, ale nie mam pojęcia, kto to mógł być. Ale wiem, że porwaliście SpongeBoba. Nie orientuję się, jestem tylko elektrykiem. Jeju, może i jest pan magikiem, lecz to nie czyści panu sumienia. Wyluzuj się, usiądź sobie gdzieś może. Brety niektórzy to się panoszą. Bylebyś nie usiadł na dźwigni! No to teraz włączyłeś super szybki tryb! Kazał mi pan na tym usiąść! A co to za dźwięk? Nie wiem, trzymaj mnie, SpongeBob! Ej, to sala wielkiej miłości! Dobra, no dobra, słyszałem! Na niczym już nie usiądę! Tylko ostrożnie oprę się o ścianę. Efekty specjalne. Nie naciskać. Jeju, ale romantycznie. Myślałam, że będzie większa. Spójrz, Perło, jaki słodki cherubinek. Perło, to chyba nie tunel rękości. Tylko tunel złości! Perło! Niemądre dziecko! Hejka! Niezły klopek! Dobre ciśnienie wody! Świat rękawic, stacja pomp, wysokie ciśnienie! Na matkę Neptuna! Co to za hałas? Miałbyś mi za złe, gdybym paru z nich zdmuchnął? Breakdown! Postaraj się nikogo nie skrzywdzić, proszę. Bi, mamy wolny przejazd. Jak za dobrych czasów, co na razie? Bez trzymanki. Thank you.
droga! Wiem. Tylko daj mi chwilę. Ostatni wyścig, Billy. Ty i ja. Breakdown! Co ty znów? Nie ma na to czasu! Coś ty, Billy. Ktokolwiek wygra, ściągnie ogień na siebie! Czyżby perfekcyjna pani domu? A to czyżby zardzewiały analogowy rzęch? Analogowy? Kogo zwiesz analogowym? Widzę, że odnalazłaś nową drogę życiową jako kasa barowa. Przynajmniej mój design nie przypomina jakiegoś zwykłego odkurzacza. Przynajmniej ja w ogóle mam jakiś design. Czekaj no ty! Korodowana kupo śrubek! Ty podrubo to stera! Przedpotopowa kura domowa! Ej, o co chodzi? Nie bardzo wiem, ale kasę stawiam na te z chromowanym zadkiem. Przepraszam, pan powiedział kasę? Zapraszam na pojedynek stulecia! Bilet jedyne 5 dolców i 90 centów! Trzeba też kupić dwie kanapki! A kto ciekaw, otrzyma odpowiedź, co jest wartościowsze? Szybkie obwody zintegrowane? Pogruchotam ci procesor w drobny pył! Czy oldschoolowe odkurzaczowe rurki i diody? Jak ci ciasteczka pokruszę, będziesz się bić? Dawaj! No weź! To mnie ani trochę nie przybliża do przepisu! Teraz ci szefa stryguje algorytmy! Planktonie! Fuj! Przerwijmy! Co, rzucasz ręcznik? Serca nie masz! On jest ranny! Nikt mi po facecie nie będzie jeździł. Planktuś, odezwij się. Chcę do domu, skarbie. Jesteś małym, zielonym glutkiem, a i tak nie mogłabym... gniewać się. Nie waż się mnie opuszczać! Nie znowu! Oby to coś dało. O, Karen, błagam, zbudź się! Obiecuję, że będę cię już zawsze chwalił! Co się stało? Miałem sprawdzian styku z rzeczywistością. Chodźmy, wracajmy, kochana, do kubła pomyj. Ależ miałam dziwaczny sen. Śniło mi się, że było nas dwie. Serio dwie?
Rzeczywiście dziwne. Mamo, tato, bardzo was przepraszam. Najczej, stój! Oni są ludźmi, nie można im ufać. Dobrze, nie chciałem tego robić, ale przynajmniej wypróbuję nową technologię. Nightshade, kochanie, uważaj! Chronisz tych, którzy cię uwięzili? Tam! Jeszcze jeden! To agenci ducha! Tarantulas! Gdybyś tylko posłuchał! On raczej teraz nikogo nie posłucha! Podziękujesz mi za to. Nightshade, nieważne co się stanie. Wiedz, że cię kochamy. Mamo, tato! I dzielna sowa stanęła na straży, chroniąc tych, którzy byli w potrzebie. Czytałoś książkę! Dokonałoś ciekawego wyboru nowego trybu. Ale wciąż jesteś taką zagubioną protoformą jak na początku. Właśnie udowodniłeś, że w ogóle mnie nie znasz, bo nigdy się nie zgubiło! Ciężka praca. Mamo, tato! Nic wam nie jest! Nightshade, czy to ty? Nieźle. Ale odlot. To była świetna robota. Tarantulas, mój najmniej ulubiony, niezbyt kąśliwy pajączek. Teraz porywasz ludzi, co? Typowy Decepticon. Nie, Bumblebee. Tarantulas zrobił to dlatego, że myślał, że mnie ochrania. Nie wiedział, że oni mnie chronią, bo są moimi rodzicami. Ale każdy zasługuje na drugą szansę. Zarówno człowiek, Autobot czy Decepticon. Na świętego burgera! Głowonóg polodowcowy! Pewnie wyjdę stąd za chwilkę. Witaj, prymitywny! SpongeBob, czy to ty? SpongeBob? Nie, jestem SpongeBob. Witam w przyszłości. Jak? Witam w przyszłości. W przyszłości, że jaka? No dobrze, co się tutaj dzieje? Czemu wszystko jest chromowane? W przyszłości wszystko chromujemy. O, rany. Niemożliwe. On kłamie. Yeah!
Nie kłamałam! Pewnie, że nie kłamałem. Spytaj moje klony, SpongeBoty X, Y, Z. A czy sklonowałeś więcej liter alfabetu? Jasne! Wszystkie 4007. Przyszłość! 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 Dzięki! Posłuchaj! Wy też! Ja tu nie pasuję! To jakaś okropna pomyłka! Błagam, musimy coś zrobić! Na meduzy! Czy ktoś powiedział na meduzy? Cześć, Patrykobot! Posłuchajcie mnie! Nie powinno mnie tu być. Ja mam swój dom w dalekiej przeszłości i muszę tam wracać. To czemu nic nie mówisz? Nasz wehikuł czasu jest w korytarzu, na lewo. Aha! Ojej, przepraszam, to był otwieracz puszek. Spróbuj drzwi po prawej. To tutaj? To błyszcząca skała! Rozbłysła, gdy jej dotknęliśmy. I dało nam rękawy. Wtedy tłuszcz i drasz wyszli spod wody. To nas stworzyło? Niech zrobi nas jeszcze więcej! No dalej, dzieci. Wasz dotyk leczy. Cóż? Nie rozumiem. Wtedy zadziałało. Dobra, wciąż mamy 8 kombinacji na interakcję z kamieniem węgielnym parami i 4 indywidualnie, więc... No nie wiem, Twitch. To chyba mówi nam, że jesteśmy jedynymi terranami w kosmosie. Jeśli nie wiesz, zapytaj Prima. Dlaczego wciąż pracujemy dla Mandroida? Bo albo znajdziemy autoboty dla niego, albo autoboty znajdą nas dla ducha. A już za późno, by zostać autobotem? Cisza! Mam ich sygnał. Powiedz, Bumblebee, dobrze sobie radzisz z terranami? Świetnie, tak, świetnie nam razem. Czemu, czyżbyś coś słyszał? Znaleźliśmy go. Mamy ich! Kamień węgielny. Czyli prezent Quintusa Prima? Kto to, tato? Jeden z pierwszej trzynastki, która stworzyła kulturę Cybertronian. Źródła podają, że tworzył życie na planetach w całym kosmosie, używając artefaktu zwanego kamieniem węgielnym. To potwierdza moje podejrzenia. I chociaż nie wiem, jak kamień węgielny znalazł się tu, w Whitwicky, ale, terranie, zaiste jesteście pierwszą naturalną ewolucją naszego gatunku. Oczekiwanym symbolem tego, że... Strażniczka Malton? Doty? Mandroid serdecznie pozdrawia. Zażądał Optimusa, ale rozszerzamy jego wezwanie o niesławnych teran. Bumblebee, który wrócił do żywych wraz z kryzysem wieku średniego. Chodźcie po dobroci. To Megatron i Strażniczka może przetrwają w całości. Prowadźcie do Doty. Teraz! Ewolucja nadziei. Słyszałeś? Tak jak ostatnim razem. Do jaskini! Szybko! Jeszcze się nie przedstawiłyśmy! Schowajcie się i strzeżcie kamienia! Weźcie sobie ten kamyk! To was miałyśmy sprowadzić! Thank you.
węgielny. A my ochronimy was. Wasz głos. Dzieci? Wszystko gra na to. Tak samo było, kiedy...